Na pewno jest rewelacja i na pewno czasami są takie sytuacje, że adrenalina mocno się podnosi i są spięcia na boisku, a to jest nieuniknione, to nawet jak przetowali bokse, to byliśmy na początku, to też się zdarzało. Skąd u Państwa wziął się pomysł pomocy rozgrywek sołeckich w gminie Przemyśl? Kilka lat temu pojawił się u nas w firmie ówczesny radny Ziemi Szkoperski i zapytał, zaproponował, czy mógłby się pomysł sfinansować to taki turniej właśnie piłkarski. Jako były sportowiec, podchwycił ten pomysł i mówię, czemu nie, spróbuję coś zrobić, może być coś fajnego. Był to turniej tylko i wyłącznie piłkarski. Po roku stworzył się troszkę inny taki pomysł na to, żeby zrobić coś oprócz tego. I pojawił się pomysł na festyn rodzinny. Tak naprawdę festyn rodzinny to taka promocja aktywnej postawy w niedzielne popołudnie. Bardzo się cieszymy, że tak dużo osób chce razem z nami wspólnie spędzać to popołudnie. Pokazujemy dzieciom, jak i dorosłym, jak fajnie można pobawić się z piłką, jak można dzieci zachęcić do tańca, po prostu do fajnego spędzania czasu. Najlepszy podkarz wybrany został Błażej Kuński. Prosimy.